Drodzy, tak jak już było na początku tutaj mówione, słowo Pana jest słowem niezmiennym, jest słowem wiecznym, i ja chcę dzisiaj wrócić i mówić na temat wielkiej wartości, jaką ma krew Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby nie ta przelana krew na krzyżu, nie mielibyśmy żadnej szansy, aby być zbawionymi ludźmi. Apostoł Piotr, bo tutaj rozważamy Jego list na naszych nabożeństwach czwartkowych, pisze do ludzi, on tak do nich mówi, jako odrodzeni, nieznasienia skazitelnego, ale nieskazitelne przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Kiedy Bóg posyła Słowo, to. To Słowo posyła, aby wykonało pracę w Twoim i w moim życiu, w Twoim i w moim sercu. Tak jak już słyszeliśmy przy wprowadzeniu do Wieczerzy Pańskiej. Oto piszę do ludzi, którzy doświadczyli mocy tego Słowa, którzy są zrodzeni z mocy tego Słowa, mają świadectwo, że są Bożymi dziećmi. I tak też Piotr Apostoł się do nich zwraca, jak do dzieci. Jako dzieci posłuszne, tak do nich pisze. Pisze jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie tego duchowego mleka, którym jest Słowo Boże. Powiem tak, nie wyobrażam sobie, żeby człowiek, który doświadczył nowego życia, nowonarodzenia, nie wyobrażam sobie, żeby taki człowiek nie miał pragnienia Bożego Słowa. Nie pragną mieć społeczności z Bożym Słowem. Jeżeli czegoś takiego nie ma, to znaczy, że ten człowiek nie narodził się na nowo, nie doświadczył mocy słowa w swoim życiu. Bo w momencie, kiedy przychodzisz do Jezusa, przychodzisz i oddajesz mu swoje życie, oto Bóg dokonuje tej cudownej rzeczy, że czyni nas nowymi, daje nam nowe serca, pragnienia. Jednym z tych głównych pragnień, to jest naturalne pragnienie mleka Słowa Bożego. Tak jak dziecko, które się rodzi i pragnie mleka Matki, tak narodzony na nowo pragnie mleka Słowa Bożego. I Piotr właśnie do nich tutaj pisze: I skończyliśmy, że pisze mówi: jeśli wzywacie jako Ojca, tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego. Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania Waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania Waszego przez ojców Wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Do tych odrodzonych, zbawionych ludzi, tak jak dzisiaj. Tutaj mamy ten stół, mamy chleb i wino. Kościół ma ciągle sobie przypominać, jak drogo zostaliśmy wykupieni. Drodzy, chcę mówić o tej cudownej mocy, krwi Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł tutaj wyraźnie podkreśla i mówi, że ta krew nas wykupiła. I mówiłem podczas czwartkowego nabożeństwa: to słowo wykupić jest takim typowo, Handlowym określeniem, tak jak wykupywało się niewolnika na targu. Wyobraź sobie, że chodzi o ciebie i o mnie. Jesteśmy takimi stojącymi niewolnikami. I w oczach świętego Boga ten niewolnik jest skazany na śmierć. I nie może go nic innego wykupić, jak przelana krew, czyli śmierć chodzi o śmierć. Biblia mówi zapłatą za grzech jest śmierć. Drodzy, to jest niezwykle ważne, żeby nasz umysł, żebyśmy my zaczęli myśleć po Bożemu, myślami bożymi, a nie ludzkimi. Człowiek zawsze szuka takiej furtki. Nie jestem jeszcze taki zły. Nie jestem taki najgorszy. Ale Pismo święta, apostoł Paweł w liście do Rzymian 6,23 napisał zapłatą za grzech jest śmierć. I ten niewolnik stoi i jest skazany na śmierć. I jeśli ktoś inny nie poniesie śmierci, on będzie musiał umrzeć. Ta krew nas wykupiła. Piotr pisze, nie zostałeś wykupiony żadnymi materialnymi dobrami, żadnymi materialnym bogactwem. Biblia mówi, zostałem wykupiony ze śmierci. Spod Sprawiedliwego sądu i gniewu Bożego tylko w jeden sposób przez krew Jezusa Chrystusa. Ja sobie próbuję to wyobrazić. Stoję na takim targu niewolników, jestem związany łańcuchami, i oto jest ogłoszony wyrok że jestem skazany na śmierć. I oto przychodzi człowiek Jezus. I on mówi: Ja oddam życie weź moje życie, moją, moja krew niech będzie przelana, aby on został puszczony wolno, aby mu darowane było życie. Drogo zostaliśmy wykupieni, nie srebrem i nie złotem, nie drogimi kamieniami i dlatego, że to był Jezus, który jest Bogiem i człowiekiem, mógł objąć swoją śmiercią wszystkich ludzi. Halleluja! Wszystkich ludzi. Biblia mówi, że Chrystus umarł za wszystkich. Bez wyjątku. Nie wyłączył nikogo z nas. Jego ofiara, Jego przelana krew przelała się za każdego. Jest napisane, w którym mamy odkupienie przez krew Jego. To jest odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. I odkrywamy, że to, to odkupienie, to wyzwolenie, to złożenie ofiary jest równoznaczne z odpuszczeniem naszych grzechów. Ale w tej, z tej Bożej perspektywy On oddał życie, krew została przelana, ale nie działa to automatycznie. Każdy grzesznik, każdy grzeszny człowiek musi przyjść do Niego, do Jezusa Chrystusa i sam osobiście zaufać, uwierzyć wyznać przed nim swój grzech i wtedy doświadczy tego odkupienia mocy tego odkupienia tego co wydarzyło się na krzyżu Golgoty to odkupienie dokonuje się przez tylko i wyłącznie przez krew Jezusa Chrystusa W jest to trzecim wierszu trzecim jest napisane że on odpuszcza wszystkie nasze grzechy tak więc przelana krew Jezusa Chrystusa sprawia, że zostaje odkupiony. I dzięki niech będą Bogu za to drodzy, że Jezus, będąc Bogiem, mógł objąć swoją ofiarą, swoją śmiercią mógł objąć każdego człowieka. Michał też o tym pięknie mówi, że Bóg ma upodobanie w łasce i w odpuszczeniu. I on odpuszcza nam Nasze grzechy i nasze, nasze winy. Tak więc to wykupienie ze śmierci prowadzi nas do wolności. Stałeś się staje się wolny, wolny od grzechu. Ja sobie tak wyobrażam wieczerzę pańską. Oto wieczerze pańską biorą odrodzeni, wolni, odkupieni od grzechu ludzie, prawda? I kiedy jest chleb? Kiedy jest wino podawane, to tak sobie wyobrażam, jaka radość powinna wypełniać nas wszystkich, biorących ten chleb i to wino, przypominających nam, jak drogo zostaliśmy wykupieni. Albo łzy wdzięczności, albo okrzyki radości i chwały dla Boga, dlatego, że tak drogo zostałem wykupiony. Cena niewyobrażalna. Oto krew syna Bożego. Jedynie płaci, wystarcza. I zwróćcie uwagę, drodzy, ta krew jest potrzebna Bogu. Ta przelana krew na krzyżu jest potrzebna Bogu ze względu na jego świętość i sprawiedliwość. To Bóg domaga się krwi. To Bóg domaga się krwi grzesznika, który. Poszedł swoją własną drogą, ale z drugiej strony ten święty, sprawiedliwy Bóg, który nie może tolerować grzechu. I grzesznik musi ponieść konsekwencje. Dlatego, że On święty i sprawiedliwy jest miłością, On znajduje rozwiązanie i za Ciebie i za mnie oddaje swojego własnego Syna. I przelana została krew. Krew, która przemawia, za ułaskawieniem dla każdego tego, który uwierzy w Jezusa Chrystusa. Drodzy, ta krew, jak mówię, jest ze względu w pierwszej kolejności przede wszystkim ze względu na naszego stwórcę, na naszego Boga, na naszego zbawiciela. Ale kiedy czytamy Boże Słowo na temat krwi Jezusa. To zwróćcie uwagę, że jest napisane także, że ta krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. W liście do Hebrajczyków czytamy tak: 9, 13, 14. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych, o ileż bardziej krew Chrystusa, który ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze. Kiedy pismo mówi, że oczyści sumienie nasze, tam jest wyraźnie, oczyści nasze serca od złego sumienia, od wszelkiego obciążenia naszego serca i sumienia grzechem, występkiem w naszym życiu. Czy było tak, że chodziliście z czymś i przeżywaliście ogromne wyrzuty sumienia? Albo nie mogliśmy spać z powodu tego, że zrobiliśmy coś, powiedzieliśmy coś? I ciążył nad nami grzech, wina. Ale Słowo Boże nam mówi, że ta krew złożona, przelana na krzyżu, ona ma moc ukoić, sprawić, że Twoje i moje sumienie może wrócić do pokoju. Że może być obmyte i oczyszczone, że możesz się obudzić i wstać rano jako czysty, święty, obmyty i wolny. I sumienie już nie będzie dłużej ci wyrzucać, że coś jest niezałatwione. To się dzieje tylko przez krew Jezusa Chrystusa. Tylko ona jest w stanie, tak jak zadowala sprawiedliwość i świętość Boga, tak jest w stanie. Zaspokoić czy uspokoić Twoje i moje sumienie. Ale żeby to nastąpiło, ja muszę z wiarą patrzeć na krew Jezusa Chrystusa, że ona jest wystarczająca, aby nie tylko uśmierzyć gniew Boga, ale jest wystarczająca, żeby uspokoić moje sumienie, moje serce. Apostoł Jan napisał tak. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Wtedy, kiedy wyznajemy ten grzech, kiedy słowo wyznać w języku biblijnym, nowotestamentowym oznacza mówić to samo. Kiedy Bóg mówi, to jest niedobre, to jest grzech, to mnie obraża i ty mówisz to samo, tak Boże, to jest grzech. Nie próbuję tego usprawiedliwić. Ale wyznaję Tobie i przyznaję się. I kiedy zrobimy z skruszonym sercem krew Jezusa Chrystusa, nas oczyszcza i Bóg wlewa na nowo pokój do naszych serc. Pamiętam młodego człowieka, który wyszedł do modlitwy i był bardzo obciążony. I kiedy powiedziałem do Niego parę słów, i on miał tą świadomość dopiero kiedy wyznał swój grzech przed Bogiem. Akurat uważał, żeby go wyznać też przede mną. Ale najważniejsze jest to, ta relacja z Bogiem, do Boga. Ja tylko mogłem być świadkiem, ale tym, który odpuszcza, tym, który przebacza, jest sam święty Bóg. Błogosławiony, szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. Amen. Oto muszę przyjść do Boga i u Niego samego odebrać przebaczenie, żebym usłyszał wewnątrz w moim sercu, zaufał, że krew Jezusa Chrystusa ma tak wielką wartość w Jego oczach, że obmywa mnie, oczyszcza mnie i sprawia Boże przebaczenie dla mnie. Nic innego. Drodzy, nic innego. O tym wyraźnie nam mówi Stary i Nowy Testament. Oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, pisze prorok Izajasz: Zbieleją jak śnieg. Oto ta krew sprawia, że mój grzech zostaje sprzed oblicza Bożego usunięty, nie stoi już między mną a Bogiem. Kiedy popatrzyłem do tekstu Jana 1:29, kiedy Jan odwraca się i pokazuje na Jezusa idącego nad Jordan, aby się określić. Oto baranek Boży. Tam jest u nas, który gładzi grzechy świata, ale dosłownie słowo to w języku greckim oznacza: Oto baranek Boży, który usuwa nasz grzech. To jest coś podobnego jak w Psalmie 103 wierszu 12. On oddalił od nas występki nasze, jak. Sud od zachodu. Usunął je. Ofiary starotestamentowe mogły tylko zakryć zakryć grzech przed świętym Bogiem, ale krew Jezusa oczyszcza, zupełnie usuwa grzech z Twojego i z mojego życia. Także możemy wołać, jestem czysty, jestem wolny. I kiedy Biblia mówi do Kościoła, do tych odrodzonych, zwróćcie uwagę, co chwila, kiedy pisany jest list do wierzących, nazywa ich świętymi. Świętymi. Oddzielonymi dla Boga. Oddzielonymi, obmytymi, oczyszczonymi też z grzechu. Świętymi. I to nie jest żadna nasza chluba. To jest Jego łaska i to czyni Jego święta krew. Jeżeli nie mam w tej krwi ufności, drodzy, jeśli nie pokładam w tej krwi ufności, Mój stan jest bardzo niebezpieczny. Jeżeli nie zaufam tej krwi, to jakżeż mogę być zbawiony? Jakżeż mogę stanąć przed Bogiem, który postawił wyraźnie i dał mi środek łaski, odkupienia we krwi swojej, a ja to zlekceważyłem? Wielu ludzi dzisiaj mówi: nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, albo niewiele, inni są gorsi. Nie jestem pijakiem, nie jestem takim, ale pismo mówi: To jest wszystko za mało, nic nie jest w stanie Ciebie usprawiedliwić ani mnie, bo w oczach świętego Boga nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma. I znowu, albo się ugnę w moim myśleniu i zgodzę się z Bogiem, albo będę się upierał. Ale w tym samym momencie nie będziesz mógł skorzystać z łaski i nie będziesz mógł skorzystać z mocy świętej krwi, bo będziesz pokładał ufność w sobie, a nie w Zbawicielu. Ta krew nas odkupiła, czyli sprawiła zarazem odpuszczenie grzechów. Ta krew nas oczyściła. Innym określeniem jest yy, na to, co czyni dla nas, dla naszego serca i sumienia krew, obmyła nas, pisze w objawieniu Jan, w pierwszym rozdziale wierszu piątym. On tam pisze, który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Dosłownie obmył nas, obmył nas. To obmycie jest równoznaczne z uwolnieniem je od poczucia winy, od grzechu. Obmył mnie. I słuchajcie, to nie czyni żaden człowiek, żadna religia. To czyni sam wszechmogący Pan w naszych sercach. Tych, którzy w Niego uwierzyli i Jemu zaufali. To czyni On, On, On nas obmył, nie ja sam siebie. On. Pewien człowiek rozdawał czy sprzedawał Biblię. Jakiś sklepikarz kupił sobie Biblię taką nowiuszką, ale nie kupił ją po to, żeby ją czytać. Ten papier był taki, który stwierdził, że nada mu się na opakowania towarów, które sprzedaje. I targał tą Biblię. Kartka po kartce, pakował towar, to jeszcze dawniejsze czasy. I ludzie tak zapakowanym towarem wracali do domów. I pewien człowiek, którego dręczyło sumienie. Właściwie to było spowodowane tym, że on kupując jakiś towar, przyszedł do domu, rozpakował ten towar, i tak zaczął czytać, co tam jest pisze, co tam jest napisane na tej kartce, na tej. Na tej... i czyta wszyscy zgrzeszyli. I zapłatą za grzech jest śmierć. I Duch Boży zaczął do niego przemawiać. I nie wiedział, jak może znaleźć ukojenie dla swojej duszy, przebaczenie dla, dla samego siebie. I to tak ciążyło mu. Ale znowu musiał się wybrać do tego sklepu. I znowu został zapakowana jakaś kartka z Biblii, i wrócił do domu. I znowu to otwiera. I będąc taki udręczony wyrzutami sumienia. Świadomością, że jest grzesznikiem, że jest nad nim gniew Boży, że jest nie w porządku wobec Boga. Czyta: A krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I to spowodowało, to wzbudziło wiarę i zaczął wołać do Boga, wzywać imienia Jezus, aby Pan Jezus obmył go swoją świętą krwią i zaufał. W tej modlitwie odebrał przebaczenie i zaufał, że krew Jezusa zupełnie wystarczyła i obmyła go z wszelkiego grzechu. Oczyszcza nas i obmywa nas. Ta krew sprawia, że Ty i ja możemy, człowiek taki jak Ty i ja, możemy przyjść już teraz bezpośrednio do obecności Bożej. Nie potrzebujemy. Żadnego innego pośrednika oprócz, oprócz Jezusa Chrystusa. Tak zresztą jest napisane. Już żadna zasłona nie dzieli obecności tronu Boga od człowieka. Kiedy Jezus na krzyżu umarł, kiedy zawołał: Ojcze, w ręce Twoje polecam mojego ducha, zasłona rozdarła się z góry na dół i zostało otwarte przejście do tronu Boga. Teraz każdy, dlatego w liście do Hebrajczyków 4,16 jest napisane, przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Haleluja. Słuchajcie, do tronu łaski. Kiedy przyjdziesz do Boga takim, jakim jesteś. Taki jeden student, teraz przyjmowaliśmy studentów do seminarium. Mamy takich dwóch byłych więźniów. Jeden zawsze miał N, niebezpieczny. Już jest starszym człowiekiem, 50 parę lat ma. Do seminarium się zapisał. W izolatkach go trzymano. W ogóle bardzo miał pokręcone życie. A dzisiaj należy do Jezusa i chce mu służyć. I ktoś mu powiedział, jak podczas którejś tam odsiadki i tak dalej, kiedy us... ktoś mu powiedział, no wiesz, tam są chodzą tacy zielonoświątkowcy, tam też może żyć i posłuchać, co ci powiedzą. No i on tam poszedł i usłyszał o mocy Bożej, dobrą nowinę. I gdzieś tam w pewnym momencie doszedł do takiego momentu, jak ktoś mówi: po prostu przyjdź do Jezusa. A mówi: Ja siedzę w takim bagnie. Ja mogę do Niego przyjść? A ten ktoś mi powiedział, właśnie dlatego możesz do Niego przyjść takim, jakim jesteś, bo nic więcej nie potrafisz zrobić. Z tego bagna sam nie jesteś w stanie się wydostać. Właśnie takim przyjść. I kiedy On, nie wiem, czy uklęknął, czy jak się modlił, zaczął wzywać Jezusa i prosić Go o łaskę, o przebaczenie. Doświadczył przebaczenia. I tej mocy krwi Jezusa, która Go oczyściła. Haleluja. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choćby były czerwone jak karmazyn, staną się bielsze nad wełnę. Ta krew Jezusa obmywa nas, sprawia, że wszelki Boży sąd nad nami zostaje odsunięty. To czyni krew Jezusa Chrystusa, drodzy. Dlatego jest napisane, że ona dokonuje przebłagania. Rzymian 3,23 do 25. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej. Ona dokonuje przebłagania. Nie mogę w żaden sposób sam przebłagać Boga. Nie mogę zapłacić żadnej ceny za swój własny grzech. To jest niemożliwe. Ta cena jest większa niż skarby całego świata. Ona kosztowała Jezusa Chrystusa życie. Ale ta krew Jezusa dokonuje przebłagania. To jest zdumiewające. Ludzie tak różnie myślą o Bogu. Ale słuchajcie, święty Bóg, dlatego że jest święty, że jest sprawiedliwy, on domaga się kary dla grzesznika. On musi ukarać grzesznika i grzech, bo jest święty. Jest jedno rozwiązanie w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg je sam znalazł. Aby doznać przebłagania, aby to uspokoiło świętość, Serce Boga. Oto Jezus oddając swoje życie na krzyżu dokonuje nie tylko odkupienia, ale jest to krew przebłagania, ubłagania o łaskę dla każdego z nas. To jest niesamowicie ważne. Nic więcej nie jest stanie przebłagać Bożego świętego gniewu nad nami, jak właśnie Jego ofiara na krzyżu złożona, Jego przelana święta krew. Dlatego w Starym Przymierzu, w tym miejscu najświętszym, oddzielonym kotarom, zanim Chrystus umarł na krzyżu, była arka Przymierza, skrzynia Przymierza, i na niej było wieko z dwoma herubami, które nazywało się Ubłagalnią. Ubłagalnią. I tylko raz do roku arcykapłan mógł tam wejść: skrwią ofiary za grzech, kozła. I, pokrab, i kropił to wieko, tą krwią, jako za grzech ludu i swój własny. A drugi kozio, bo były dwa wybierane kozły, jeden był zabijany i z tą krwią arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego, a drugi na drugim koźle kładziono ręce. Kapłani wyznawali grzechy ludu i był wypędzany na pustynię. To była jedna ofiara. Chrystus poniósł, tak jak ten kozioł wypędzony na pustynię, poniósł na samym sobie twój i mój grzech. I został zabity, jego krew, tą krwią został pokropiona przebłagalnia. Przed Bogiem ona dokonuje przebłagania. Drodzy, ta krew czyni pokój między Bogiem a nami. To jest krew pokoju. Dzięki tej krwi mogę mieć, być pojednany i w pokoju z Bogiem. Nic innego tego nie sprawia. Dzięki tej krwi tutaj dawaliśmy świadectwo. Ten kielich to jest kielich nowego przymierza. Ta krew. Jest krwią, ta krew przelana na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu, jest krwią wiecznego przymierza zawartego między Bogiem a tymi, którzy zaufają Jezusowi Chrystusowi i pójdą za nim. Jest to krew wyświęcenia nas przed Bogiem. I zbliżając się do końca, chcę powiedzieć, że jest to krew, która daje nam zwycięstwo nad oskarżycielem, nad szatanem objawieniu Jana w 12 rozdziale chciałbym, może przeczytać ten, ten, ten fragment. To jest niezwykle ważne. Diabeł, diabeł, diabolos oznacza oskarżyciel i oszczerca. Sat, szat, szatan, Satanos i to jest przeciwnik. Ale tutaj użyte jest to słowo diabolos, oskarżyciel. Rozdział rozdział 12 objawienia, wiersz 9 i 10. Zrzucony został ogromny smok. Wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos z nieba, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka. Przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego, tak by raczej je obrać niż śmierć. Oni go zwyciężyli. Kiedy diabeł przychodzi i próbuje wyciągać wiele z rzeczy, przypominać, a ty już wyznałeś i doświadczyłeś i zaufałeś łasce, jest oczyszczenie. I przez wiarę możemy dać odpór też Oskarżycielowi. Przez wiarę w moc świętej krwi Jezusa, ona mnie oczyszcza. Ona mnie obmywa. Ta krew działa przede wszystkim w kierunku Boga, aby Jego sprawiedliwość została usatysfakcjonowana, zachowana. Ta krew działa w kierunku nas, nas czyni sprawiedliwymi i uświęconymi. I ta krew działa w kierunku przeciwnika, że kiedy próbuje nas oskarżyć, my mówimy: To wszystko prawda, ale krew Jezusa Chrystusa nas oczyściła. Amen. Nas oczyściła. Kiedy Bóg wyprowadzał Izraela z Egiptu, nakazał, aby każda rodzina miała baranka. Ten baranek miał być zabity w każdym domu i krew tego baranka, krwią tego baranka, pomazywano od drzwi, nad nadproża i odrzwia od każdego domu. Bo Bóg, który przechodził, aby sądzić Egipt i bogów egipskich, nakazał tak zrobić, bo powiedział, gdy zobaczę krew, minę ten dom, ale kiedy nie będzie tam krwi, pierworodny tego domu umrze. Pierworodny tego domu umrze. I wiecie, to była noc przejścia Pana, tego, który jest miłością, ale tego, który jest święty, sprawiedliwy i dokonuje sądu. Rozległ się wielki krzyk w Egipcie. Łącznie z domem faraona, którego syn został po prostu umarł. Ale krew baranka. Tych, którzy zaufali łasce Słowu Bożemu, zaufali temu, co Bóg powiedział, gdy zobaczę tą krew tej ofiary, tam nie wejdę ze swoim sądem. Drodzy, oto Jezus przychodzi. Oto, tak jak słyszeliśmy, czasy, żyjemy w czasach ostatecznych. Jeżeli wtedy rozpoczęły się czasy, to jesteśmy dwa tysiące lat bliżej. Oto On przychodzi. Jeżeli nie zobaczy, w Twoim życiu, wiary, zaufania w odkupiciela, którym jest Chrystus i w moc Jego świętej krwi, nie mamy szans się ostać. To znaczy, że sami odrzuciliśmy możliwość łaski, możliwość zbawienia, którą Bóg dał nam w, swojej, w swoim Synu Jezusie Chrystusie i w Jego krwi. Tak jak wtedy Bóg dał krew tego baranka, aby ochronić. Tak Bóg od dwóch tysięcy lat daje nam krew swojego Syna Jezusa Chrystusa, abyśmy w Nim i w niej położyli całą naszą ufność i wiarę. Powstańmy, aby się modlić. Panie, tak modlimy się, abyś rozświetlił nasze serca, nasze umysły, aby ta prawda, to Słowo przeniknęły nas. Panie, abyśmy nie pokładali w samych sobie żadnej ufności i nadziei, ale abyśmy położyli całkowitą ufność w naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Boże, tak modlę się, aby to Twoja prawda, to słowo przenikało nas, aby, kiedy będziemy wracać do domów, aby to słowo, ta prawda, słowa pracowała w naszych umysłach i sercach. Dziękujemy Ci, Boże, że jest źródło oczyszczenia. We krwi Jezusa Chrystusa, twego syna. I dziękuję Ci, że mogłem tego doświadczyć. I dziękuję Ci, że najbardziej, najbardziej zniewolony człowiek, brudny swoim grzechu człowiek, tylko może jedno uczynić: przyjść i wyznać grzech przed Tobą i dać się Tobie oczyścić przez krew Jezusa Chrystusa. Tak Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie chwała. Amen.